Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. Jak widzicie, coś nowego, takiej akcji jeszcze u mnie nie było, odkąd prowadzę kanał. Fajna sprawa. A to wszystko dzięki pomocy i w sumie zasłudze firmy Diablo, która podesłała nam takie oto biurko, które trafi w ręce jednego z moich widzów. No jeżeli oczywiście gdzieś niedaleko mieszkacie, powiedzmy na Lubelszczyźnie, takie akcje po prostu będą robione co jakiś czas, nie wiem co ile, może co 2 miesiące, co 3 miesiące, zależy od waszej aktywności. Będę wam rozdawał różnego rodzaju prezenty, które będę sam po prostu dostarczał i zobaczymy wtedy reakcję na to widzów. Dzisiaj mamy takie oto biureczko, które możecie znaleźć oczywiście na stronie Diablo, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. Bardzo mocne, bardzo wytrzymałe, jedno z lepszych. Jak widzicie, pudełko nie jest duże, waga 20 kg, ale mimo wszystko ja mam dwa te biurka już od 2 lat, czy coś takiego, pokaż. Metalowe oczywiście nóżki tego biurka, oczywiście wykładzina, którą możemy w każdej chwili wyprać. No ja tego nie biorę, także, bo jestem brudasem, jakby nie patrzeć. I napiszcie hashtag prezent, a wam przypnę serduszko. I takie biurko, możesz tu jeszcze nakamerować elegancko, właśnie, pięknie, pięknie, dostanie właśnie jeden z moich widzów. Nawet te biurka mają miejsca na kabelki. Możesz tutaj tam elegancko przygrać, tam miejsce na kabelki. Mają bardzo fajny kształt, 140 bodajże wymiary. Także miejmy nadzieję, że biurko będzie mu służyło do nauki, do grania, będzie miał porządek w pokoju, jeżeli chodzi o kablowanie. Ale powiem wam widzowie, tyle pracy dzisiaj, że matko bosko. No i tutaj też z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli chcecie, żeby coś takiego was też spotkało, musicie obserwować na Instagramie oczywiście Diablo. No nie, nie. No mnie też musicie, no bo jakby inaczej. I z takim prezentem, czy też innym, oczywiście do was możemy przyjechać. Marka Diablo to nie są tylko i wyłącznie biurka, a także fotele. Patrzcie, fotel, który mam ponad 2 lata i nie ma praktycznie żadnych śladów użytkowania. Naprawdę robią bardzo mocne i fajne rzeczy. Dla porównania fotel jakiejś tam marki, czekaj, nie nagrywaj marki, konkurencji, że tak powiem, które kiedyś tam sobie kupiłem. No. Także jak macie widzowie coś kupować, no to tylko oczywiście biureczka i fotele z marki Diablo, a my się wybieramy już do widza. Dobra widzowie, mamy godzinę 19, możesz tutaj pokazać nawet piękny samochód. I ogólnie z racji tego, że kanał się rozrasta, to wcześniej miałem jednego kamerzystę, teraz mam drugiego. Oczywiście zatrudnieni na czarno, bo jeden to młody, czyli za darmo robi. Wiktoria też tam o jakieś ciuchy je kupimy w jakimś sklepie i będzie robiła. No i jesteśmy umówieni z rodzicami, że dla tego nie wiem jak miałem to powiedzieć, ale będzie to ogólnie niespodzianka odnośnie tego biurka. Zadamy mu jakieś podstawowe pytania, ile ogląda na przykład kanał i tak dalej, to zobaczycie w dalszej części filmu. Trochę to waży biurko, także jakoś to wniesiemy, żeby nie widział do domu. No i zaraz będziemy się widzieć, także my widzowie ruszamy. No i dobra widzowie, jesteśmy już u widza, jesteśmy właśnie u Karola, już z nim mniej więcej się poznałem, możesz tutaj się przedstawić przed kamerą. Trochę nieśmiały, ale to wiecie, to są początki. Jak masz na imię? Karol. No, tam nazwiska nie będziemy podawać, to już kompletnie bez różnicy, ile masz lat? 10. Dobra, mogłem ci zrobić takie Q&A. Wiesz co to jest już pewnie, no nie? Co to jest? Biurko. Biurko. Od jakiej marki? Możesz tutaj zrób, dobra, robimy próbną reklamę. Uczymy go bycia widzowie takim delikatnym youtuberem. Także zrób reklamę, jakbyś zareklamował to biurko. No co byś powiedział? Jakbyś miał robić reklamę produktu? Jeśli mówisz, że na przykład, o, to biurko jest takie trwałe, to biurko jest takie wytrzymałe, że po prostu szok. Jestem w szoku, jak z niego będę korzystał. No fajnie. No, tutaj oczywiście, ile lat jeszcze oglądasz mój film, moje kanały? W sumie jeden kanał oglądasz, bo ten drugi, nie wiem, czy wiesz, że mam drugi kanał? A jak się nazywa? Ciekawostki. No, top ciekawostki, czyli widzicie, drugi kanał też zna, ale pewnie bardziej oglądasz Farminga, czyli właśnie kanał pierwszy. To od ilu lat oglądasz ten główny kanał? 3. A jakie film najbardziej ci się podoba? Albo jakie filmy na przykład bardziej takie, gdzie są jakieś, nie wiem, wyścigi, czy zwykłe takie prace polowe, czy coś takiego? No, takie, jak ty nagrywasz te... Wypadki, takie duperele, no nie? No, czyli widzowie, widzicie, taki content się bardziej podoba, o to chodzi. No nie wiem, to jest trochę ciężkie, ale no możesz sam unboxing robić, no nie? Także zobaczymy, jak ci to pójdzie. Składanie to ja ci pomogę zrobić. Także no, przecinaj jakoś to. Masz nożyczki, to działaj. Umiesz? No. Próbuj. O takosy weź, o tako. Patrz, o takosy weź najlepiej. I tu lecisz sobie ciach. I to ci się, no spróbuj, go się nie pokalecz. Także widzowie, to jest też odpowiedni wiek, żeby robić takie właśnie unboxingi. No i lecisz, to się później rozerwie elegancko, bo to, o, elegancko. Bo to pudło nie jest nam do niczego potrzebne.
Teraz nie wiem, czy to już o tak pójdzie. Widzicie, otwarcie jest. 10-latek daje. Reklamacji nie będzie. Tutaj mają takie dobre produkty, że. O, dobra. No i tego już raczej sam nie zrobisz, tylko musisz przytrzymać pudełko. Ja ci to wyciągnę do góry. To możemy zabrać. Gdzieś tam wywal sobie w pokoju, gdzie chcesz. No i zostaje nam podłoga. No to sobie poprzecinaj po prostu. Byle jak, w którym miejscu tylko i wyłącznie wolisz. Te zabezpieczenia, to moje jest do wywalenia całkowicie, to nie jest tam potrzebne, to później się weźmie tutaj sobie przetnik, albo to się oderwie tak czy siak. Czekaj, bo to jest chyba w drugą stronę, z tego co widzę. Coś tu już wyleciało, jakiś element tego właśnie biurka. No i dobra, teraz sam będziesz składał, tak? Czy nie? No tutaj masz instrukcję, ogólnie na te biurka już dwa złożyłem w życiu, także ta instrukcja, tylko nam jest pokazane w których elementach, co będziesz robił, to jest tyle wystarczy. A czy ta podkładka? Podkładka? No to jest to podkładka, no możesz zrobić unboxing podkładki na start. No tu są widzowie jakieś elementy, jeżeli chodzi o biurka. Oczywiście diablo zadbało o to, żeby te biurka nie były ciężkie do składania. Tutaj mamy, to nie jest podkładka. Podkładka. Podkładka jest... Gdzieś jest, ale to trzeba wszystko powolutku, na spokojnie. Tutaj mamy jakieś elementy, tutaj mamy też jakieś elementy, ale widzowie, ja bym zaczął mimo wszystko robić sobie to od głównego stelażu, bo to jest chyba najważniejsze. Tutaj też mamy jakieś elementy, także zobacz sobie na początek. Tu gdzieś powinny być etapy. No i przeczytaj, co tu jest. Znaczy przeczytaj, no powiedz, co byś na początek wziął, jaki element, jeżeli byś spojrzał na instrukcję w pierwszej fazie. Kamerzyska. Co nagrywasz? Mnie, ciebie czy kogo? No. Jedynkę, no dobra, dobra. Czyli tak, to są te elementy, tak? No to dwie pierwsze części to to. Czyli nogi, pokaż. Tak. No to tu akurat drugą możesz sobie otworzyć już i je naszykujemy. Jako taką mniej więcej. Te folie to raczej będą niepotrzebne. Tutaj trzeba nóżki pokręcać, to możemy sobie już to mniej więcej przygotować. Na siłę, na siłę. A. To jest folia, to tam, o, widzisz. Dobra, to jest do wywalenia, także to nie będzie nam potrzebne, kompletnie wcale. Dobra, mamy dwie nogi. No i dobra widzowie, chyba będziemy po prostu pokazywać to etapami, no bo trzeba to skręcać i tak dalej, a film nie będzie trwał przecież pół godziny, czy ile my to tam zejdzie zrobić. Po pierwszym etapie pokażemy wam mniej więcej wygląd, w drugim etapie, trzecim etapie, czwartym, piątym, nie wiem ile tu jest etapów i będziemy... To efekt finalny, bo tak wygląda stanowisko. Właśnie Karola. No i dobra widzowie, mamy już pierwszy, znaczy w sumie jesteśmy już 3, 4 punkty już mamy zrobione. Teraz piąty punkt, domyśl się, co trzeba zrobić. Piąty. Śrubki no, wkręć. No trzeba, ale to do, co do czego? To co chciałeś wcześniej robić, co już się nie mogłeś, taki niecierpliwy byłeś. Podkładka. A mianowicie, podkładka to na koniec idzie, widzisz? A. W dziewiątym punkcie, piąty. Myśl. To jest do góry nogami, czyli to trzeba położyć do góry nogami i tu trzeba coś przykręcić. Czyli co? Śrubki. No tak, ale do blatu. Czyli tak, instrukcja już wiemy, możemy odłożyć instrukcję. Blat możemy położyć albo tutaj, albo... Musisz dobra, odejdź. Bo to musimy na dywanie, tak, blat, tylko że... Aż zrobimy to tak o. I to... Będziemy łączyć w tą stronę, obojętnie zresztą, którą to sobie zrobimy. Ale o, tu muszą być wyjścia w tą samą stronę. I dobra, i kładziemy tutaj o ten element i tak naprawdę to musimy sobie teraz ogarnąć, w którą stronę, bo to trzeba będzie obrócić. Dobrze przywiercić, to możesz zabrać. Gdzieś na razie o tam połóż w tamtym miejscu. Na przykład, i teraz tak, którędy kamerzyska to trzeba w którą stronę układać? W tą. W którą? O tak o? No, chyba tak. No zobacz na instrukcję, proponuję, ogólnie instrukcja jest chyba jednak ważniejsza niż o tako na oko. Bo to mniej więcej trzeba poprzykręcać. Te krótsze do kółek, no to dobrze powiedziałam. Czyli dobrze. Czyli tak sam tego pewnie nie zrobisz. Tak naprawdę to ja bo... cały stelaż wszystko skręciłam, a wy stoicie się patrzycie, bo nie umiecie. No i dobra, dobrze nagrywasz, gdzie tu jest lampa i praktycznie nic nie widać, także jesteś naprawdę słabą kamerzystką. No i dobra widzowie, jesteśmy już w ostatnim etapie. Wystarczy teraz, żeby tylko Karol położył sobie właśnie tą oto podkładkę od Diablo na biurko. Zobaczcie, jak to zostało złożone. No takie elementy jak to, ja ogólnie tego w biurku swoim nie mam, bo z tego nie korzystam, ale on to chce, to po prostu ma. Także no, czyń powinność ostatnią. No to masz dziury, tak że będziesz wiedział, w którą stronę położyć. Na spokojnie.
No na odwrót akurat. Aha. Bo to musi iść w dziurę, to wiesz. No i tu jest ogólnie taki widzowie plus i to bardzo duży. I to bardzo duży plus tutaj macie ze względu na to, że to jest czyste. Jak ja tu trzymam nogi na biurku, jem, piję, wszystko kompletnie robię, to u mnie jest to bardzo, ale to bardzo brudne, bo to trzeba co jakiś czas wyprać, ja tego nie miałem pranego od 2 lat. No i jest delikatnie brudne, a tu jest to po prostu... Powąchaj. Czym pachnie? Nowością i bogactwem, dokładnie. Tutaj jeszcze nie daliśmy tej końcówki, bo ja też jej nie używam, jeżeli chodzi o biurko. Można tutaj przymocować, ale to też nie jest do niczego potrzebne. Ona jest tutaj, jeżeli kiedyś będzie chciał, to sobie po prostu zamocuje. No i co? Od 1 do 10 ocena? 10 na 10, ale do kamery. 10 na 10. Widzicie widzowie, to trzeba uczyć od małego nagrywania filmów. Może kiedyś będzie... O, jeszcze pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości? YouTuberem. YouTuberem? Teraz to nie wiem, czy TikTokerem nie będzie bardziej opłacalny niedługo. Ale no co, to jak byś zrobił pożegnanie w filmie? Jak już chcesz być YouTuberem, dawaj. Tam jest kamera. Musisz do kamery mówić. Na przykład, co byś powiedział? Nara widzowie albo coś takiego. No dawaj. Cześć wszystkim. No. Dobra widzowie, to my zrobimy to zakończenie, jak się uczy. Także tak, biureczko dla widza ogarnięte. Jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, to na początku filmu wam mówiłem, jak byłem jeszcze z młodym. Śledźcie Instagrama mojego, śledźcie Instagrama Diablo. Gdzieś takie rzeczy co jakiś czas po prostu będą robione, że będziemy wbijać do widzów, którzy gdzieś tam niedaleko mieszkają, powiedzmy w promieniu 100 km, nawet 200, jeżeli coś będzie na przykład grubszego. Może kiedyś z Diablo jeszcze fotel komuś na przykład rozdamy. No i też będzie na pewno fajnie, także wystarczy śledzić nas na social mediach. Tutaj mamy pierwszy przypadek i pierwszy na kanale czegoś takiego. A ja się z wami żegnam i nie zapomnijcie wbić z linku w opisie do Diablo. Bajo.